Dobry wieczór Państwu, Żaneta bez żakieta, a to są newsy na majówkę. NASA wprowadziło nowy znak zodiaku. Moja teściowa okazała się być żmiją. Nowy znak to wężownik. Tak wiem. Powiedziałaś żmija. A to tylko taka mała ciekawostka poboczna. 30 kwietnia policjanci Maja i Piotr zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o produkcję bimbru. Zarekwirowali ponad 50 litrów alkoholu. Pierwszego Maja wypiła sama, żeby sprawdzić, czy na pewno smaczny. Drugiego litra Maja przekazała koledze. O pozostałej ilości nadal nic nie wiemy, kiedy dojedzie do studia, ale policja uspokaja, że nie spocznie, dopóki nie dojdzie do dna sprawy. W majówkę piękna pogoda będzie nam towarzyszyła przez 3 dni, dlatego prosimy o bezpieczne opalanie i używanie filtra. Filtr koniecznie nakładamy na wszystkie zdjęcia osób nieprzygotowanych na lato. A po majówce nastąpi załamanie. Pojawią się pytania, na co tyle żarłam, czy też kto ich tu zaprosił i po co mi to było. Naukowcy ostrzegają przed katastroficznymi anomaliami czuciowymi, znanymi również pod pseudonimem Katz. Pamiętajmy o bezpiecznej zabawie i rozsądku. Pan Zbigniew z Sopotu wziął litra, poszedł na molo i utopił. Smutki w butelce wódki. Ale do domu wrócił bezpiecznie i o rozsądnej godzinie, mówi jego żona Halina. I to tyle na dziś. Udanej majówki. Życzy Żaneta bez żakieta. Możemy się już napić?